trzeba cieszyć się tym, co się robi, bo jednak praca pochłania nam większość życia i z drugiej strony, jak praca jest pasją i możesz robić to za darmo, to tak naprawdę całe twoje życie wygląda jak taki jeden wielki obóz piłkarski, jak za dzieciaka się jeździło i tak naprawdę niczym się nie przejmujesz, bo cały czas robisz to, co kochasz i te pieniądze nie są tam najważniejsze. A co jest najlepsze, że po pewnym czasie robienia czegoś z pasji, te pieniądze i tak przyjdą, prędzej czy później, bo kropla wydrąży w końcu skałę. Ale jak ktoś zacznie dla zysku coś robić, to nie będzie w nim tej prawdziwości, nie będzie w nim takiej szczerości i chęci stworzenia czegoś, a robienie tylko biznesu dla samych pieniędzy i dla samego chęci zysku, no według nas jest krótkowzroczne, a my zawsze podchodziliśmy do życia jak do maratonu, a nie jak biegu na 100 metrów, dlatego takie teraz końcowe już przesłanie to... Warto sobie pomyśleć tak, co by się wydarzyło, jakby przyszła do nas wiadomość, że zostało nam 6 miesięcy życia, że jesteśmy śmiertelnie chorzy. No i co? Zaszaleć, uwierzyć w to na maksa, wziąć kartkę, napisać naprawdę fantastyczny scenariusz. Jak chce się wyjechać na drugi koniec świata, otworzyć bar na plaży, no to czemu nie? Trzeba to zrobić i zaryzykować. I w sumie co mamy do stracenia? Mamy tylko jeden czas, jedną szansę. Nikt nie da nam więcej wrócić tutaj po raz drugi i zmarnować 30 lat życia na mechaniczne życie codziennie tak samo. Ruszcie po prostu do boju, kochani, no bo nikt was tu już nie wróci. No. Ten czas już przeminie i on nie wróci. To nasze największe bogactwo, jakie dostaliśmy od życia. Każdy jeden dzień. Więc nie pozwólmy sobie na to, żeby zmarnować ani jednego dnia. Do boju.